Bursztyn i goście. Część pierwsza. Dzień zapowiadał się wcale niewesoło. W domu było wielkie pranie. Na podwórzu też nie działo się nic ciekawego. Pucek umierał wprost z nudów. Bursztyn znalazł sobie zajęcie. Uganiał się za wróblami. Bursztyn, krzyknął Puc, mówiłem ci, żebyś wróbli nie ganiał. Wiele sobie z tego robię, odburknął Bursztyn i nóż dalej harcować za wróblami. A wróbel jakby umyślnie droczył się z psem. Frunie kilka kroków i siada na ziemi. Bursztyn już prawie miał wróbla w zębach, lecz tylko prawie, za to naprawdę nabił sobie dobrego guza. Potłuczony Bursztyn na pociechę wyciągnął z budy swoją ulubioną kość, wylizaną, wycmoktaną do czysta. Ledwie Bursztyn zabrał się do zabawy z Gnatem, gdy Puc, który drzemał, jak nie poderwie się i jak nie krzyknie: Bursztyn, położysz ty tę kość? Nie zawracaj głowy, warknął Bursztyn. Takiś ty, ryknął Puc. Schwycił za kość. Co się działo na podwórzu? Omal nie stratowali kury Łysuchy. Byliby rozgniewali koguta Białka. Przewrócili kaczkę Melancie. Kaczor Kacperek oberwał kością w głowę. Biedna Melancia, chcąc schronić się w kurniku, utknęła na jego siatce. Ratunku, duszę się! Darła się rozpaczliwie. I byłaby się może naprawdę udusiła, gdyby nie psy, które w gonitwie wpadły na Melancie. Głowa wraz z Melancią wyskoczyła z pęt. Gdzie są psy, tam mieszka niepewność, stwierdził Kacperek. Do ogrodu, rzucił krótko Melanci, a tu Katarzyna wypadła z kuchni. Moja bielizna, a bodaj was psy utrapione, i chlust mydlinami na Pucka. Bursztyn skorzystał, że mydliny szczypały Pucka w oczy i łap za kość. Pucunio schował się za drwalką. Suchego włoska na nim nie było, a do tego ten ohydny zapach mydła. Nie będę mógł pokazać się w żadnym psim towarzystwie, martwił się. Żeby to się w czymś wytarzać. Zobaczył w kącie na podwórzu trochę zgniłej marchwi i kartofli. No, to jeszcze jako tako pachnie, powiedział i nóż się tarzać. Dobrze by było wytrzeć się o coś. Spostrzegł bieliznę na sznurze. W sam raz dla mnie. Zdecydował Puc i przeszedł raz między bielizną. Przeszedł drugi. Teraz warto by się przespać. Najlepiej w ogrodzie, dalej od Katarzyny. Upatrzył sobie dobre legowisko. Ale co to za kłujące chwasty? I dalej, że je wyrywać. Nie wiedział Pucek, że to były rdesty świeżo sprowadzone z Warszawy. Spał zmęczony Pucek smacznie. Śniło mu się właśnie, jak łasuje u rzeźnika z Niecki, jak wpada buldog. Pucek go goni, jak się nagle sypią kamienie. Oj, boli, boli! Krzyknął Puc i jak szalony skoczył przed siebie. Dami, ja ci nie bój się, tylko przyjdziesz do domu, obiecywała psu Katarzyna. W miasteczku na rynku zbierało się pod studnią najprzedniejsze psie towarzystwo. Nadbiegł zziajany Pucek. Dziś prowadził zabawy Kucuś. Właśnie zaczynano od ulubionej ósemki wokół studni, gdy wpadł Bursztyn z nowiną. Bryczka przed domem i pan i Krysia siedzą już, zaraz ruszą. Bursztyn, a za nim Pucek popędzili w stronę domu. Puc, spiesz się, przynaglał Bursztyn. Wtem Pucek z rozpędu podciął nogi jakiejś pani.
napadł na jegomościa, który zajadał wiśnie. A bursztyn, dając długiego susa, zawadził o stragan z owocami. Biedny Pucek został w tyle, gdzie się podział bursztyn. I wtem spostrzegł bryczkę, a za nią bursztyna. Pucek wyrwał takiego galopa, że aż mu uszy fruwały. Nareszcie bryczka tuż, tuż. A widzisz, a nie mówiłem, byłbyś się spóźnił, mówił bursztyn. Puc, bursztyn i goście, część druga. Pociąg z Warszawy miał przyjść lada chwila. A uważaj tylko na tego, co stoi w drzwiach, pouczył bursztyna Pucek, który często chodził na dworzec. Z pociągu zaczęli wysiadać podróżni. Sami obcy, zdziwił się Pucek. Naraz bursztyn zobaczył Krysię, która właśnie odbierała od kogoś paczki, paczuszki, pudełka. A kto to? Katarzyna, tylko jeszcze gorsza, stwierdził bursztyn, gdy na samym końcu za paczkami ukazała się postać badylowatej damy. Tylko ostrożnie, dziecinko, Mika duchna śpi, mówiła dama, a Tiuzdunio przez całą drogę był bardzo zdenerwowany. Patrz no, Pucek, co za wstyd, jak my się z nimi innym psom pokażemy, zawołał bursztyn. Tiuzdejek nie znosi przeciągu, musi spać w zacisznym miejscu, a Mikadunię trzeba przy piecu ułożyć, bo pochodzi z ciepłych krajów, oświadczyła panna Agata. Tiuzdejek obszedł całą jadalnię, po czym dotarł aż do sieni i tam stanął oko w oko z kotką Imką. Kocica wpadła w furię na widok psa we fraku. Okaleczyła go ta szalona kotka, a może ona jest wściekła? Och, jak mu serduszko bije! Ubolewała nad Tiuzdejkiem panna Agata. Puc, korzystając z nieuwagi Katarzyny, wsunął się do pokoju gości. Oho, ładnie sobie sypia to wyfraczone cudo. Miękka ta poduszka? Dopytywał się Puc, ale Tiuzdejek milczał. No, to muszę sam sprawdzić, posuń się, rzekł Puc. Zabrał mi kosz, zepchnął mnie, mazał się Tiuzdej na cały dom. Zejdź z poduszki, ty kundlu podwórzowy, krzyczała panna Agata. Żeby taka obca śmiała wymyślać zasiedziałemu psu, a z tą parasolką to będę miał dobrą zabawę, pomyślał Puc. Nie bawię się więcej w parasolkę, łapać za te skrzydła, krzyknął Puc, chwycił zębami połę szlafroka i dalejże kręcić się w kółko. Najwyższy czas wycofać się z tej zabawy, orzekł rozsądnie Pucunio, gdy zobaczył spadającą doniczkę z ulubioną palmą Katarzyny. Wprawdzie Mikado wydawał się Pucowi i bursztynowi jakimś dziwnym psem, ale grzecznie przedstawili się gościowi i dopytywali, czy zna jakąś dobrą psią zabawę. Możemy się razem bawić, chodź z nami na podwórze, tylko uważaj na Katarzynę, powiedziały psy i cała trójka popędziła przed siebie. Puc pokazał Mikadzie kury, uczył go, jak się podchodzi do koguta, jak trzeba uważać na jego dziób, który jest ostry. No, jak ci się tu podoba? Dopytywały się psy. To jest dopiero życie, szepnął zmęczony Mikado i po chwili spał już smacznie razem z psami w ich budzie. Patrzcie no go, już się z naszymi zwąchał. Jakiś taki chwat, to jeść dostaniesz jak nasze psy, rzekła Katarzyna.
Po obiedzie psy pobiegły nad potok. Mikado, nie wchodź do wody, bo się utopisz. Lepiej biegnij za mną, przestrzegał bursztyn. Mikado postanowił jednak przepłynąć potok. Skoczył. Po chwili prąd zaczął go znosić. Puc, ratuj Mikaduchnę! Już w ostatniej chwili udało się Pucowi wyciągnąć Mikadę na brzeg. Psina była ledwie żywa. A teraz ósemka, ale taka z pieprzem, krzyknęły psy. Zrazu bieganie nie szło Mikadzie, przewracał się, wstawał, ale to był dzielny pies i po chwili biegł już z Pucem i Bursztynem do domu. Nadszedł dzień odjazdu naszych gości, panny Agaty i jej skarbunciów. Pociąg już prawie ruszał, gdy Mikado wyskoczył z okna wprost w ręce Krysi. I odtąd Mikado został już u nas na stałe, tylko zmienił imię, nazywał się krótko Mik. Z naszymi psami żył zawsze jak najlepiej, był bardzo dzielnym psem.